powierzmy to nasze spotkanie, to rozważanie, tą obecność naszą w świątyni Maryi Niepokalanej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas obiecał, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo, Królowo Rodzin, błogosławiona Karolino, zapłać. Witam serdecznie wszystkie panie. Księdzu proboszczowi w drodze wyjątku pozwoliłem zostać w świątyni. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Obiecał się za nas teraz modlić, więc tam się modli. Bóg zapłać, księże proboszczu. Wiecie, rekolekcje to jest taki bardzo ważny czas. Rekolekcje wybijają nas z rutyny. Mamy swoją codzienność, swoje troski, swoje obowiązki, troszeczkę jak tory kolejowe. I tak jedziemy. Rekolekcje to jest taki czas zatrzymania się, chociaż na chwilę, jakiś taki moment. I wiecie, mam takie przekonanie, ja głoszę głównie rekolekcje zamknięte, takie rekolekcje w ciszy, w domach rekolekcyjnych, w naszym domu, w Przemyślu. Ale także w tych rekolekcjach parafialnych mam takie wielkie przekonanie, że to, co najważniejsze w czasie trwania rekolekcji, dokona się pomiędzy kazaniami. Bo czasem rekolekcje to jest tak, dobrze gadał, albo o, długo gadał, albo kiepsko gadał. W Przemyślu to się mówi tak, że taka rada dla kaznodziejów. Mów tak, żeby wszyscy mówili, szkoda, że już skończył, a nigdy nie mów tak, żeby wszyscy mówili, o, dobrze, że już skończył. Nie? I można sprowadzić rekolekcję do tego, że gada, mówi homilię czy kazanie i idziemy do domu i po rekolekcjach. Ja uważam, jestem przekonany, że najważniejsze dokona się właśnie po homilii, po naszym spotkaniu, po konferencji, po tej nauce może. Dlatego, że to, co najważniejsze, to jest to, co się później dokona między nami osobiście, a Panem Bogiem. Kiedy słuchamy konferencji, to każdego z nas dotyka co innego. Nie? Tego dotknie ta myśl, tego poruszy ta. Wczoraj wieczorem na plebanii, to było dla mnie bardzo budujące, powiem wam, usiedliśmy sobie razem z księżmi i księża opowiadali, co ich dotknęło w czasie homilii. Tak jest, że cieszę się, że dotknęło. Najważniejszy moment jest po homilii, kiedy to, co cię dotknie, włożysz w modlitwę, czy umieścisz w modlitwie. U nas w Karmelu jest takie przekonanie, że to, co włożysz z Bogiem w dialog, to przyniesie zawsze dobry owoc. I to jest ten ważny moment. Jak na przykład dzisiaj, jeśli coś, daj Boże, w czasie homilii dotknęło, albo w czasie tego mojego tutaj krótkiego gadania dotknęło, to porozmawiaj o tym z Bogiem, tak wprost. Panie Boże, bardzo mnie to dotknęło, albo to mnie zaniepokoiło, to mnie ucieszyło. Dlatego, że nie bez powodu nas dotyka coś. Pan Bóg jakąś tam strunę w naszym sercu dotyka, coś zadźwięczy i warto za tym iść. Bo to jest być może dla nas i tam się coś dokona. Homilia nie jest nieważna, a jednak ważniejsze jest to, co po. Rekolekcja to też nie jest taki moment zdobywania wiedzy, po zdobywanie wiedzy idzie się na uniwersytet, a na rekolekcję idzie się po zdobywanie doświadczenia Boga. I to jest kolejna bardzo ważna uwaga, dlatego że samo słowo rekolekcję ma bardzo ważne znaczenie. Wiecie, że rekolekcję pochodzi od słowa zbierać, kolekcjonować, nie? Ktoś jest kolekcjonerem znaczków. Kolekcjo to jest zbierać. A rekolekcjo to jest zbierać na nowo. To jest taki święty czas, taki dla nas czas z Bogiem, bardziej intensywny. Więcej czasu zużyjemy na słuchanie, żeby zebrać na nowo przed Panem Bogiem naszą wiarę, naszą ufność, naszą nadzieję,
Nawet nie chodzi o to, żeby się coś nowego dowiedzieć. Co roku moglibyśmy słuchać tego samego kazania i byśmy zobaczyli, ile z tego się w nas dokonało. Nie? Ile tam Pan Bóg w nas już poruszył i czego w nas już dokonał. A dzisiaj chciałbym się z wami podzielić tak naprawdę taką jedną myślą Teresy od Jezusa. Wczoraj dzieliłem się bardzo podobnie myślą z panami, których też było wczoraj pięknie dużo. Bardzo się cieszę waszą obecnością. To jest taka myśl, która dała nam Teresa od Jezusa. Panom wczoraj to mówiłem, nie wiem czy wiecie, że jesteśmy jedynym w Kościele zakonem męskim, który zreformowała kobieta. I bardzo dobrze na tym wyszliśmy. Teresa od Jezusa, Teresa z Awila. Jeśli będziecie słyszeć Teresa od Jezusa, to wiedzcie, że to była tak mężna niewiasta, że zreformowała karmelitanki bose, zakon żeński, i zreformowała karmelitów, stąd są karmelici bosi, zakon męski. Ona nas wzięła do galopu. I ona zostawiła nam jedno takie ważne zdanie. W drodze do świętości, w drodze doskonałości, w drodze duchowej, a każdy z nas idzie drogą duchową, nie? Czy jakąś taką wewnętrzną drogą wiary. Są różne etapy w naszym życiu. Różne etapy przeżyliśmy. Coś teraz przeżywamy. Teresa mówi, na tej drodze dobrze mieć jakichś świętych przyjaciół. Warto się z kimś zaprzyjaźnić. Święci nie są do tego, żeby ich tylko adorować w relikwiarzach. Święci przeszli jakąś drogę. My idziemy za nimi drogą. Staramy się naśladować. Staramy się prosić o pomoc. A oni bardzo odpowiedzialnie biorą odpowiedzialność za nas. I wydaje mi się, że no nie ma piękniejszej postaci dla kobiety, jak ta najświętsza, najpiękniejsza kobieta Maryja, której jak tak zdejmiemy cały, wiecie, taki, ta całe pobożne rozważanie, całe nasze uwielbienie i całe takie... Takie trochę, takie, no trochę takie religijne, takie religijną patynę, to zobaczymy, że ta kobieta, ta niewiasta, tak naprawdę w swoich dylematach, w swojej drodze, w swoim poszukiwaniu niewiele różni się od nas. Ale to, w jaki sposób to przeżywała, może być dla nas inspirujące. My teraz, Maryję, Najświętszą Maryję Pannę, zresztą my jesteśmy tak naprawdę zakonem, który się nazywa bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Jesteśmy braćmi Maryi. Odkrywamy relacje na dwóch poziomach. Odkrywamy z Maryją relację jako matką, ale odkrywamy relację z Maryją jako siostrą. To jest nasza starsza siostra. Dzisiaj, kiedy byliśmy na spotkaniu seniorów, chorych, starszych, na obiedzie w sali duszpasterskiej, siedziałem koło jednej pani, która opowiadała, że mama zmarła, kiedy jej młodsza siostra miała 9 lat i musiała być, no właśnie, wychowywała ją, pomagała. Starsza siostra, która była przewodniczką dla tej młodszej. Stworzyć z Maryją relację. Od początku tych rekolekcji mówię, że to, co najważniejsze w życiu duchowym, w tej przestrzeni wiary, to jest relacja. Stworzyć relację z Maryją. Taką relację, w której mam świadomość, że ja mam nie tylko osobę, do której mogę się pomodlić. Ja mam przyjaciółkę, z którą mogę się podzielić. Przecież wierzymy w świętych obcowanie. Tylko żeby uwierzyć, że Maryja przystaje do naszego życia, żeby nie pomyśleć, Boże, gdzie mi Najświętsza Maryja Panna, gdzie się tu przymierzać z przyjaźnią. Będziemy dzisiaj rozważać o 20:30 różaniec. Tam będą tajemnice radosne, tajemnice bolesne, tajemnice chwalebne. Różaniec, czyli życie Maryi, opowiada o różnych tajemnicach. I są tam tajemnice radosne, nie? Rodzi jej się Syn. Ofiaruje go Panu Bogu. Nie? Przychodzi Archanioł, Pan Bóg zaprasza ją do relacji, zaprasza ją do wspólnej drogi. Są tajemnice bolesne. Są tam tajemnice cierpienia jej dziecka. Są tajemnice chwalebne. Są takie tajemnice, które dotykają już miłości Pana Boga. Wszystkie te kategorie tajemnic przeżywacie w swoim życiu. Idziecie dokładnie tą samą drogą. Są w waszym życiu tajemnice radosne. Moje dziecko na studiach, mój wnuk już chodzi. Są tajemnice radosne w waszym życiu. Tych tajemnic radosnych jest więcej niż 5 w różańcu. Nie? Warto sobie uświadomić takie tajemnice radosne swojego życia. Są tajemnice bolesne w naszym życiu. Nie? Są takie tajemnice cierpienia,
tajemnice samotności, tajemnice gdzieś rozdzielenia z kimś, bo ktoś wyjechał, bo kogoś nie ma, bo ktoś odszedł do wieczności, tajemnice żałoby, takie tajemnice bolesne. Nie masz takich tajemnic w swoim życiu? Tajemnic nie w sensie sekretów, ale takich głębokich doświadczeń. A tajemnice chwalebne, takie tajemnice Boże, taka radość na modlitwie, nie? Takie doświadczenie radości, nie? Albo takie doświadczenie pokoju przyszło po spowiedzi. Takie doświadczenie obecności przyszło w Komunii Świętej. Nie? Idziesz na modlitwę, bo czujesz, że coś tak nosi. Idziesz na modlitwę i przychodzi taki pokój. Nie? Mamy takie tajemnice w sobie. Idziesz drogą duchową. Maryja tą drogą poszła. Nie ma żadnej możliwości, znaczy nie ma żadnego powodu, żeby odbierać sobie prawo do myślenia, ja idę drogą, taką drogą jak Maryja. Maryja nie była, tak wprost po ludzku, Maryja nie była w niczym nadzwyczajna. Ona nie miała nawet 15 lat. Kiedy przychodzi do niej Archanioł Gabriel, w żaden sposób też na to nie zasługiwała. Patrzmy tak po ludzku, tak w kontekście jej życia. Archanioł Gabriel przychodzi od Pana Boga i zaprasza ją do niezwykłej przygody, niezwykłej drogi. Wybiera sobie Pan Bóg dziewczynę z Nazaretu. To jest bardzo ważne, bo my czasem tak w kontekście tego wielkiego świata, różnych gwiazd, różnych celebrytów, to nam się wydaje, że nasze życie jest takie szare, tutaj w tych Tychach, albo ja tam gdzieś w Przemyślu, na końcu świata. Maryja pochodzi z Nazaretu. Nie wiem, czy wiecie, że Nazaret nie był wtedy na żadnej mapie, nawet na wojskowej, najbardziej dokładnej. Nikt nie wiedział, gdzie jest Nazaret. Nazaret leży na terenie Galilei, to jest taki okręg na północy Ziemi Świętej. Żydzi z Jerozolimy, z południa kraju mówili, czyś może być coś dobrego z Nazaretu, coś dobrego z Galilei. To jest przecież pogański teren, taki najgorszy, taki na marginesie. Maryja była dziewczyną z podłej wioski, z podłego regionu. To była dziewczyna ostatniego miejsca. A Pan Bóg wybrał ją sobie, bo Pan Bóg nie ma ani wielkości. Pan Bóg patrzy na serce. To jest bardzo ważna prawda dla nas. Warto ją cały czas powtarzać, warto sobie ją uświadamiać. Pan Bóg upatrzył sobie ciebie w Tychach. Pan Bóg dla ciebie ma pewien piękny plan. Pan Bóg z tobą wędruje twoją drogą, która jest twoją historią. Twoja historia jest historią świętą. Pan Bóg jest tam obecny. Jak tak spojrzysz na swoją historię uczciwie, to zobaczysz, ile razy się tam Pan Bóg objawiał, ile tam się pojawiał w twoim życiu. Z ilu rzeczy wyprowadzał, przez ile przeprowadzał. Nie? Kiedyś jeszcze w wieczności dowiemy się w ogóle, jak tak będziemy mogli spojrzeć Jego wzrokiem na swoją historię. Nie? Pierwsza dobra nowina dla nas, jak się tak czujemy tacy mali, mniej znaczący, albo tak w ogóle z czym do ludu, to warto sobie pomyśleć, że tak samo mogła się czuć Maryja. Że Bóg wybiera zupełnie inaczej. I nie ma powodu, żeby myśleć, że twoje życie jest mniej ważne dla Boga. Że twoja droga jest mniej ważna. Twoje zadanie być może jest inne. Ale towarzyszenie Pana Boga, Jego miłość, ona nie jest większa dla Maryi, może trochę mniejsza dla księdza proboszcza, jeszcze trochę mniejsza dla księdza wikariusza, a dla parafian to już w ogóle tak tyle, co starczy. Boża miłość polega na tym, że On ma otwarte serce. Po Jego stronie nie ma miary. Miara jest po naszej stronie. Zasada chrześcijańska jest bardzo ważna. Dostaję tyle, co się spodziewam. Otrzymuję tyle, ile oczekuję. Otrzymuję tyle, ile wierzę. Jak wierzysz Bogu bardzo, jak ufasz Bogu bardzo, dostaniesz bardzo. Jak przychodzisz na Eucharystię i to będzie tylko pobożność, to wrócisz trochę bardziej pobożniejsza. Ale jak przychodzisz na Eucharystię z pragnieniem, Panie Boże, obdarz mnie swoją miłością, to wyjdziesz obdarzona miłością. Ile się spodziewasz, tyle dostajesz. Piękno Maryi polega na tym, że ona Panu Bogu uwierzyła całkiem. A jej droga wcale nie była łatwa. No bo w czym była ta jej droga łatwa? Będziesz matką Syna Bożego. Wow. I co się z tym wiąże? Jest bezdomna. Musi uciekać.
i niczego już więcej nie rozumie. Bo po zwiastowaniu Pan Bóg już nic więcej nie mówi. Mówi: zaufaj, ja będę prowadził na różne sposoby. Pojawiają się ludzie, pojawiają się wydarzenia. Maria nie rozumie. Nawet nie rozumie tego, że przychodzi do niej Archanioł Gabriel. No przecież to nie jest spotkanie co tydzień na kawie, nie? Nie do wszystkich chodzi co tydzień Archanioł na kawę. Do Maryi nie chodził. Przyszedł pierwszy raz. Ona była zdziwiona. Jak się to stanie? To mnie przerasta. Ja tego nie rozumiem. A mówi: spokojnie, to są sprawy Boże. Duch Święty ci pomoże. Nie? Pan Bóg będzie nad tym czuwał. Tylko chce, żebyś zaufała. Wczoraj mówiłem panom o Abrahamie. To jest taki człowiek, który uczy nas w Kościele wiary. Pan Bóg mówi: wyjdź Abrahamie, facet ma 75 lat, wyjdź Abrahamie, a ja cię poprowadzę. Nie daję mu GPS-a, nie daję mu mapy. Mówi: idź, a ja będę cię prowadził tu i teraz. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście tego się nauczyć od Maryi, czy o to prosić Maryję, żeby nauczyła takiego cierpliwego tu i teraz. Nie? Mnie bardzo teraz dotyka takie zdanie Franciszka, papieża, który mówi, że człowiek choruje na dwie ciężkie choroby. Wczoraj i jutro. I nigdy nie jest teraz. Piękno Maryi polega na tym, że potrafi być teraz. Ona nie rozpamiętuje tego, co było. Nie rozpamiętuje w takim negatywnym sposób. Zauważcie, ile rzeczy my sobie wyrzucamy, za ile się oskarżamy, ile sobie nie potrafimy przebaczyć. Nie wychodzi też w jutro, ile my mamy lęku w sobie, ile mamy wątpliwości, niepewności. Ciągle to jutro jest, nas tak przeraża. Wiele pokoju w sercu ma człowiek, który uwierzy, że przeszłość należy już do Boga, że przyszłość należy do opatrzności. A ja mam dzisiaj. Tereso Dzieciątka Jezus nam napisała taki poemat kiedyś. Te chwile mam tylko. Tą dzisiejszą. Masz teraz tą chwilę. Już nie masz tej chwili z 17:30. Nie masz jeszcze tej chwili z 21:40. Ona nadejdzie. Ale teraz masz tą chwilę, żeby być tu i teraz. I to jest bardzo ważne. Maryja ma w tyle w sobie pokoju, dlatego że ona żyje tu i teraz, a ważne jest to dlatego, że Bóg, jak objawia swoje imię Mojżeszowi, to mówi: jestem, który jestem. Nie? Jestem do kwadratu. Ja tu jestem. Z tym, co teraz w tobie jest. Z tym, co teraz w sobie przeżywasz. Z tymi lękami, które są w sercu. I z tym, co rozpamiętujesz, bądź teraz przy mnie, tak we mnie. Nie? Ta obietnica dana Maryi dotyczy każdego z nas. Masz Ducha Świętego, On cię umocni. Nie? Módl się tym, co teraz przeżywasz. Teraz, teraz. Popatrzcie, ile Maryja miała dylematów. Ona nie miała łatwego życia. Nikt w Nazarecie, patrząc na Maryję, nie mówił: Najświętsza Maria Panna. Delikatnie mówiąc, małżeństwo Józefa i Maryi było mocno podejrzane. A to była mała wioseczka, oni się wszyscy znali. Oni już są po ślubie. Są po uświęceniu. Małżeństwo miało dwa etapy. Nie? Pamiętacie doskonale, macie tego świadomość. Pierwszy etap to był etap uświęcenia. Były pewne obrzędy. On należy do niej, ona należy do niego, spotykają się pod takim baldachimem, jest piękne, podpisana jest umowa, stają się małżeństwem. Ale ona jeszcze na rok wraca do domu rodzinnego, a on ma przez ten rok czas na to, żeby zbudować dom, zasadzić winnicę. Tego wymaga Talmud, tego wyprawa prawo żydowskie. On jest człowiekiem sprawiedliwym, mówi Pismo Święte. On się trzyma Talmudu, to znaczy zasadza winnicę, wije gniazdko. Ma rok na to, żeby uwić gniazdko. A Maria w tym czasie dowiedziała się, że Elżbieta, jej krewna, gdzieś w Ain Karim, to jest 3 dni drogi pieszo, 4 dni drogi pieszo, bo to jest za Jerozolim na południe, a musi iść naokoło Jordanu, nie może iść przez Samarię, bo Samarytanie nienawidzą Żydów. Więc Maria pomyślała: no to wpadnę do Elżbiety, no to wpadnę. 3 dni tam biegła, żeby tam wpaść. Nie? Biegnę do Elżbiety, żeby się dowiedzieć, co tam się u niej dzieje, żeby się z nią zobaczyć, żeby się z nią spotkać, żeby zobaczyć, czy czegoś nie potrzebuje.
To jest kolejna piękna cecha Maryi. Popatrzcie, doświadczenie Boga. Nikt jej nie prosi, żeby biegła do Elżbiety. Ona się tylko od Archanioła dowiaduje. Twoja krewna Elżbieta jest już w trzecim miesiącu. Ta, która uchodziła za niepłodną. Archanioł jej powiedział, popatrz, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I Maryja, jak się dowiedziała, jest Elżbieta, jest potrzebna pomoc. To doświadczenie Boga, to spotkanie z Bogiem uruchamia ją do tego, żeby pobiec i służyć. To jest bardzo piękne, dlatego że w wasze serce wpisane jest taka empatia. Panowie tego nie zauważą. Jak powiesz panu mężowi, żeby sprzątnął mieszkanie albo przynajmniej pokój, to potem masz 2 dni sprzątania pokoju po nim. Nie? No, tego kurzu nie zauważy, tamtego nie zauważy, tego nie zauważy. A to trzeba w ogóle? Nie? Masz w sobie taką umiejętność dostrzegania potrzeby, dostrzegania spraw. Mama jak spojrzy na dziecko, to już wie. Nie? Tato musiałby zrobić przesłuchanie, co się dzieje. Mama spojrzy, już po oczach już wie, co tam się dzieje. Już taki niewyraźny, coś tam, nie? I już wie, czy to jest stan ducha, czy to jest choroba, czy to jest emocja, czy to lenistwo. To już mniej więcej wie. Kobieta ma najpiękniejszą umiejętność wczucia, takiej empatii. I to jest bardzo potrzebne, to jest bardzo piękne. Ktoś powiedział kiedyś, że jeśli kobieta nie będzie tym służyć, czy jakby w tym się rozwijać, to może prędzej czy później pogrążyć się w świecie własnego egoizmu. Zauważcie, ile jest teraz osób, które chcą się realizować, ale w jaki sposób? Nie? Maryja pięknie się realizuje. Maryja pięknie się realizuje jako żona, jako mama, jako kobieta. Popatrzcie, to jest najbardziej znana kobieta na świecie. A poznana jest nie przez to, że zrobiła coś szokującego, kontrowersyjnego, teraz w taki sposób zdobywa się sławę. Przez to, że jak usłyszała, że jest potrzeba, to poszła służyć. To jest bardzo ważne. Popatrzcie, w życiu duchowym doświadczenie Boga, czy prawdziwość doświadczenia Boga sprawdza się tylko w jeden sposób. Czy moje doświadczenie Boga, moje doświadczenie modlitwy zamienia się na miłość do drugiego człowieka. Czy jakby zauważanie potrzeb drugiego człowieka. Czy moja relacja z Bogiem pogłębia empatię mojego serca. Jak Maryja spotkała się z Bogiem, to ją uruchomiło do tego, żeby pobiec. Nikt jej o to nie prosił. Pogłębione życie duchowe nie polega na ilości modlitw. Czyli głębia życia duchowego, albo inaczej mówiąc, odległość między mną a Bogiem, czy jakby ta zmniejszająca się odległość, jest do sprawdzenia tylko w jeden sposób. Jak to owocuje w moich relacjach. Nie? Może być tak, że ktoś się bardzo dużo modli, czy znaczy odmawia dużo modlitw i być nie do życia w domu. A prawdziwe doświadczenie Boga zawsze sprawdza się w relacjach. Nie? I to widać w Maryi. To doświadczenie Boga spowodowało, że ona tam pobiegła. Ale dalej przyglądając jej historii, jej życiu, jej biografii. Popatrzcie, ona tam pobiegła. Józef w Nazarecie cały czas wije gniazdko, buduje dom, buduje winnicę. Być może coś tam jeszcze struga, coś tam przygotowuje. On jest takim stolarzem bardziej budowlanym. Mówią teologowie, że często wyjeżdżał na północ do Hebronu, żeby tam też zarabiać. Trochę emigrant, trochę zarobkowa praca. I dramat. Maryja wraca po 3 miesiącach i jest brzemienna. To znaczy, ona jest brzemienna jak wychodzi, ale nikt o tym nie wie. Ale jak wraca po 3 miesiącach, czy rodzina nie zauważyła? Czy Józef nie zauważył? Czy Maryja coś tłumaczy? W jakiej sytuacji jest Maryja? Widzi cierpiącego Józefa. Widzi zagadkowe pytania rodziców. Co powie? Duch Święty? Maryja nie jest w komfortowej sytuacji. Nikt w Nazarecie na nią nie patrzy, przeczysta panienka. Być może nawet wręcz przeciwnie. I dla niej to jest bardzo trudne. I wiecie, co jej pomaga? Wiara w to, że dokonują się sprawy Boże. I sprawy Boże są większe. Takie nie do ogarnięcia. Ona tego nie ogarnia. Pięknie powiedział kiedyś Benedykt XVI,
że czasem Pan Bóg w naszym życiu wywołuje takie sytuacje, które są dla nas za trudne i niezrozumiałe. I mówi Benedykt XVI pięknie, Boga nie trzeba tłumaczyć, tylko Mu uwierzyć. Bo czasem próbujemy Boga tłumaczyć, a Bóg tak nie chciał, albo coś tam, albo jak Bóg coś tam, albo próbujemy Go tak po świecku tłumaczyć, nie? Jakoś argumentować po ludzku. Jeśli Bóg godzi się na coś w moim życiu, to jest zawsze to po coś. I to po coś większego. Bo to, co przeżywa Maryja teraz, kiedy wraca do Nazaretu, wcale nie jest łatwe. A jeszcze ta niepewność, co z nią będzie, jak ją potraktuje Józef, jaki będzie jej los. To jest niesamowite, mieć taką przyjaciółkę, która potrafi się podzielić swoim sekretem, jak ona to przetrzymała, jak ona to przeżyła, jak ona to wytrzymała, ile tam było w jej uczuć, ile było tam emocji. Maryja nie była bezduszna. To była młoda kobieta, 15-16 lat. To jest też bardzo ważny aspekt, który jest też takim pięknem kobiet, czyli umiejętność przeżywania emocji, czy ilość emocji, mówiąc inaczej, czy uczuć, bo to jest też taki wątek bardzo ważny w naszym życiu duchowym, dlatego że uczucia do życia nam są bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ale my czasem się męczymy tymi uczuciami, szczególnie tymi uczuciami trudnymi i bardzo często nazywamy je grzechami. Bardzo często się borykamy z tym i tak naprawdę bardzo często oskarżamy się za rzeczy, które nie są złe, a które się nam wydarzają, jak na przykład uczucia. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że uczucia nie podlegają kategorii moralnej. To znaczy nie można powiedzieć o uczuciu, że jest złe albo dobre. Uczucie jest neutralne. Dopiero co pod wpływem tego uczucia zrobię, to znaczy, jaka będzie moja wola, jaka będzie moja decyzja. Bóg patrzy na decyzję. Ale się dzisiaj zdenerwowałam. A czemu się zdenerwowałaś? No mąż przyszedł trochę na pruty. No i co się zrobiłaś? No nic nie robiłam, pomodliłam się, następnego dnia z nim porozmawiałam. I gdzie tu grzech, że się zdenerwowała? Ale się dzisiaj wściekłam na mojego syna. Zawalił studia w taki głupi sposób. No tak się wściekłam. O czym znaczy ta wściekłość? Jak nie o miłości? My bardzo często nazywamy uczucia trudne grzechami, a tak naprawdę to jest, przychodzi z natury, to przychodzi jako reakcja. Bardzo polecam, jeśli macie taką możliwość gdzieś w internecie, zerknąć na taką sesję rekolekcyjną księdza Krzysztofa Grzywocza, Uczucia niekochane. Jest tam coś o zazdrości, jest coś o gniewie. To są piękne uczucia, a jest o lęku. O czym mówi lęk? Lęk mnie ostrzega. Lęk mówi, uważaj. Nie? Wszystkie uczucia mogą być naszymi sprzymierzeńcami, bo chcą nam pomóc coś rozwikłać, coś przeżyć świadomie. To jest bardzo ważne, żeby nie bać się swoich uczuć, nie wrzucać je bardzo szybko w kategorie złe, nie wrzucać je w kategorie negatywne, nie wrzucać je w kategorie grzech. Psychologia wręcz mówi, zacznij przyglądać się swoim uczuciom. Zacznij poznawać swoje uczucia. Zacznij nazywać swoje uczucia. Skąd ta wściekłość? Co chcę ci powiedzieć? Dlaczego przyszła? Nie? Potraktuj uczucia jako przyjaciół. Bardzo ważna nauka, uważam. Szczególnie dla kobiet. Wczoraj mówiłem panom, że tak naprawdę świat uczuć mężczyzny i świat uczuć kobiety jest inny. Nasz świat uczuć mieści się w domku jednorodzinnym. A wasz nie mieści się w pałacu w Luwrze. 6 pięter, 8 korytarzy, 50 pokoi w każdą stronę. My nie wiemy, jaki jest kolor łososiowy, ani gołąbkowy, ani lazurowy. My wiemy, że to jest niebieski. Tak samo w świecie uczuć. Całe piękno kobiety polega na tym, że ma taką wrażliwość. I w tym świecie uczuć można się zgubić przez to, że się ich człowiek boi. Psychologia mówi tak. Nazywaj swoje uczucia, to będziesz posiadać swoje uczucia. A jak nie będziesz ich nazywać, to one będą posiadać ciebie. Bardzo mocna nauka, bardzo ważna nauka dla każdego z nas, dla wszystkich. My faceci nie radzimy sobie z uczuciami, wolimy je tam schować. Beczka prochu, potem to raz walnie, wybuchnie i tyle, nie?
50 pięknych uczuć, które było, to potem się to wywali gdzieś w jakiś sposób. Nazywaj to uczucie. To znaczy, chociaż raz dziennie popatrz, to jest bardzo ważne też w pracy nad sobą. Czasem ktoś mówi, przyszłam do domu i wykrzyczałam na dzieci wszystko. I co wykrzyczałaś? Przecież to dzieci zawiniły. Psychologia mówi o przenoszeniu uczuć, nie? Jestem w pracy, ktoś mnie upokorzył, ktoś mnie skrzyczał, ktoś mnie zignorował, ktoś mnie wyśmiał, pojawiło się gniew, pojawiła się przykrość, pojawiła się samotność, pojawiła się frustracja. Cztery piękne stany. I wracam do domu, wchodzę do przedpokoju. Jasny gwint, nigdy te buty nie są poukładane. Nie chodzi o buty. Chodzi o to, że ja już przyniosłem do domu cztery frustracje. Ale wracając do domu, mogę po drodze powiedzieć, Panie Boże, to się we mnie dzieje i to mnie dzisiaj boli, a to mnie tak telepie i to mnie przeraża. Nazwę te uczucia i wejdę do domu i nie zrobię tam tajfunu. Nie? To jest bardzo ważne, na tym się zatrzymałem, bo to piękno, które macie w sobie, jest po to, żeby dawać życie, żeby kolorować wasze życie, nie po to, żeby się go bać. Żadne uczucie nie jest złe. Ojcowie Kościoła mówili, że kto nie przeżywa gniewu w mądry sposób, ten grzeszy, a nie ten, kto czuje gniew. Bo ojcowie Kościoła, jak definiowali gniew, to mówili, to jest uczucie, które przychodzi, żeby cię ostrzec, że dzieje się coś złego tobie albo komuś z twoich bliskich. Jak zobaczysz, że dziecko bawi się gorącym żelazkiem, to cię tak telepie, podejdziesz, od razu strzelisz. Dlaczego? Co zrobił ten gniew? Co by było, gdyby nie było gniewu? Gdyby nie było gniewu, to byśmy patrzyli na to dziecko, jak się bawi żelazkiem. Bo mnie gniew nic nie powiedział, nie ostrzegł mnie. Przychodzi gniew, wściekam się, podchodzę do niego, zabieram to żelazko i mówię, nigdy tego nie rób. Bo ten gniew przyszedł z miłości, a nie z chęci zniszczenia. To jest bardzo ważne. Przychodzi Maryja z Ein Karim, przychodzi do Nazaretu. Ona może się spodziewać, jestem matką króla, matką Boga. Wszystko teraz będzie dla mnie. A tutaj się nic nie wydarza, Pan Bóg już nic nie mówi. Przychodzą jakieś szumowiny, znaczy pasterze. Nie wiem, czy wiecie, że pasterze w Izraelu to była najniższa warstwa społeczna. Jakby tu przyszli, jakby tak naprawdę do was na pasterkę przyszli pasterze z Izraela, z tamtego czasu, to byście torebki tak trzymały przy sobie. Na pewno by opędzlowali. Wśród pasterzy to byli głównie złodzieje, głównie pijaczki. Jak już nie dostał jakiejś innej pracy, to szedł do pasterstwa. I to jest też piękny wymiar. Patrzcie, kto miał pierwsze miejsce przy Jezusie Nowonarodzonym. Ci ostatni. Jak czasem się człowiek czuje taki ostatni w swoim życiu, taki ostatni w oczach innych, to warto sobie to przypomnieć. Ma pierwsze miejsce przy Bogu. Święty Augustyn, jak opowiada o tym ostatnim miejscu przy stole na uczcie w Ewangelii, to mówi, nie jesteś w stanie zająć ostatniego miejsca nigdy, bo tam zawsze siedzi Bóg, który czeka na ciebie, kiedy się czujesz ostatni. To jest bardzo ważna myśl dla nas. Zatem przychodzą pasterze, przynoszą jakieś dary, przychodzą mędrcy, przynoszą jakieś dary. 12-latek znika w świątyni, Maryja szuka go 3 dni. Wyobraźcie sobie, że idziecie na pielgrzymkę do Częstochowy z wnukiem i wam wnuk znika i 3 dni nie możecie go znaleźć. Wyobraźcie sobie te uczucia w Maryi, jakie tam były. On ma 12 lat. Przez te 12 lat Bóg się nie odezwał do Maryi. W niej się odezwały pewnie pierwsze uczucia matki. Podejrzewam, że skoro szukali przez 3 dni z Józefem i Maryja robi wyrzuty Jezusowi, to znaczy, że Maryja nie siedziała z założonymi rękami mówiąc, a jest Synem Bożym, to sobie poradzi. To był jej syn, to było jej dziecko. Ale ona nie rozumie. Jak czytamy Ewangelię świętego Łukasza, to tam za każdym razem, jak wydarza się coś takiego, co Maryję przerasta, to jest genialne, tam za każdym razem Łukasz mówi, że Maryja
zbierała i rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. My się tak bardzo gubimy w codzienności, tyle jest różnych bezsensów w naszym życiu, tyle jest różnych beznadziei w naszym życiu, tyle dajemy się miotać różnym stanom, różnym sytuacjom, różnym osobom, różnym zdaniom, różnym wydarzeniom. Patrzcie, my jesteśmy ciągle jak stateczek w czasie burzy. To jest genialne, co Maryja robi. Tam w języku greckim, kiedy mowa o tym, co Maryja tam, że Maryja tak wszystko to zbiera i składa, tam są takie dwa greckie słówka. Syntereo i symballo. Maryja dokładnie tak. Maryja bierze do siebie i składa w sobie. Ja to sobie wyobrażam, tak porównuję do mozaiki albo do puzli. Nie? Jak masz takiego jeden kawałek puzla, patrzysz, no nic tam, może to oko, nie wiem, może to widelec, no nie wiem. Trzeba znaleźć inne kawałki, zacząć składać. Jak złożysz kilkadziesiąt kawałków, to widzisz obraz. I piękno Maryi polega na tym, że jak przychodziło jakieś wydarzenie, jedno wydarzenie, pasterze przychodzą, co to jest? Bierze do serca, nosi to w sercu, mędrcy się pojawiają. To się wydarza, to się pojawia. Symeon, co ten Symeon mi mówi? Co ta Anna teraz mówi, prorokini w świątyni? Maryja to wszystko składa, te puzzle zaczynają się układać w sens. To jest wielka mądrość. Zauważcie, że tego nie potrafili apostołowie. Apostołowie to jak dzieci we mgle. Ciągle idą za tym Panem Jezusem. 3 lata byli w seminarium z Nim. Mieli najlepszego formatora, najlepszego nauczyciela. Jak przyszedł czas krzyża, nie ma ich, zwiali, zero formacji. Nic nie zapamiętali. Wszystkie te wydarzenia, które dostali, rozrzucili. My czasem tak się gubimy w naszej codzienności. Czasem się pojawiają takie bez sensu, ale głupie, bez sensu, ale trudne, niewiarygodne. Warto prosić Maryję, jak się tak chcecie z nią zaprzyjaźnić tak głębiej, warto prosić Maryję o taką mądrość, taką cierpliwość, żeby jak przyjdzie jakieś wydarzenie, to nie rzucać od razu, że to bez sensu, ale żeby schować to, może to się odkryje, może ten sens się jakoś jeszcze odkryje, może coś mi się jeszcze złoży i zobaczę wtedy, ile sensu jest w moim życiu, bo w tym może za mało, w tego nie rozumiem i tego nie rozumiem, nie wiem, czemu On mi to powiedział, czemu się to w moim życiu wydarzyło, a czemu ta tragedia mnie dotknęła. To nie jest łatwe, ale mieć taką cierpliwość wobec Boga i przyjąć, że On nas tak prowadzi, że nie oddaje nam całego obrazu. On tak jak Abrahamowi, jak Maryi. Mówi, słuchaj, ja ci nie dam mapy, nie dam ci GPS-a, ja cię będę każdego dnia prowadzić. Jak tak na modlitwie będziesz to rozważać, co dzisiaj się wydarzyło. Panie Boże, no dzisiaj mnie to tak dotknęło, to mnie bardzo ucieszyło. Jak z Panem Bogiem będziesz to trawić, to będziesz odkrywać tego sens. To się będzie w sercu składało. Zobaczysz, że twoje życie nie jest splotem przypadków. Że twoje życie jest pięknie plecione przez Pana Boga. Nie? Jest taki moment w Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus jest ukrzyżowany, to tam mówią, że rzucają losy o suknię Jezusa, a tunika, jako że była tkana, znaczy, to nie chcą jej rozrywać, tylko rzucą losy. Tamte łachy wszystkie ubrania porozdzielali, a tunikę zobaczyli, że jest piękna tkana, to nie chcą tej rozrywać. Tam Jan używa takiego określenia, które jest bardzo symboliczne. Tam mowa o tym, że ta tunika była cała tkana od góry. Jakby chciał powiedzieć, że ona była tkana od góry. To jest obraz dla ojców Kościoła naszego życia. Pan Bóg nasze życie tka tam od góry. Od strony nieba, od strony swojego serca, od strony swojej miłości. My czasem tą naszą codzienność, czy to nasze życie tak troszeczkę tak rozrywamy. To jest głupie, to bez sensu, to niewiarygodne. Nie? Uwierzyć, że Pan Bóg, tak jak wobec Maryi, tak jak wobec Józefa, tak jak wobec wszystkich świętych, których prowadzi, ma wobec ciebie też pragnienia i ma plan. I tym planem jest twoje piękne, bezpieczne życie. Takie pełne, takie kolorowe. Bo nie jesteśmy przecież powołani w życiu chrześcijańskim do grzeszenia, do niegrzeszenia. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby się zgłupiać na tym, żeby coś złego nie zrobić. My jesteśmy powołani do życia. Jesteśmy powołani do tego, żeby dawać życie.
Wy jesteście przede wszystkim powołane do tego, żeby obdarowywać życiem na różne sposoby. Nie? Więc odkrywajcie, że to powołanie do życia, powołanie do pokoju, powołanie do radości, Pan Bóg będzie plutuł w waszym życiu na różne sposoby. Że wy jesteście, że wasze życie, wasza świętość jest taką delikatną, piękną tuniką tkaną przez Pana Boga. Amen.